Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji przed meczem finału Pucharu Polski. Arka, dzięki swojej postawie po roku dokładnie kalendarzowym spotykamy się w tym samym miejscu, co nas bardzo cieszy. Są z nami dzisiaj trener Leszek Ojrzyński oraz zawodnicy Rafał Siemaszko, Adam Marciniak i Krzysztof Sobieraj. Bardzo proszę o pytania do trenera i zawodników. Dzień dobry, Marcin Borciuch, Radio.pl. Pytanie mam do wszystkich z panów. Bronicie teraz tytułu i chyba presja jest inna niż jeżeli rok temu, jak występowaliście w roli niefaworyta, nie mieliście wtedy kompletnie nic do stracenia. Inaczej się czujecie przed meczem jutro niż jeżeli rok temu? Dziękuję. To od najmłodszego zaczynamy. Czy presja jest inna? No ciężko powiedzieć. Ja myślę, że poziom emocji jest taki sam, taka sama ranga meczu jak w zeszłym roku. Tutaj również nie jesteśmy faworytem, więc raczej bym jakoś tego poziomu presji nie stopniował. No i tyle, no przyjechaliśmy obronić trofeum i zrobimy wszystko, żeby tak było. Presja jest taka sama, jak i w zeszłym roku. Tak jak tutaj Adam wspomniał, nie jesteśmy w tym meczu również faworytem. Chcemy sprawić niespodziankę. No, Legia ma już na swoim koncie sporo tych trofeów. My mamy mało, także chcielibyśmy wznieść kolejne. Ja się zgodzę z moimi przedmówcami. Faworyt tego spotkania jest jeden, ale my jesteśmy obrońcą tytułu i myślę, że to nas do czegoś zobowiązuje. Doświadczenie też mamy jakieś z tego stadionu, więc tanio skóry nie sprzedamy. Bardzo proszę. To ja skończę. Dobrze mówią, oby tak jutro dobrze grali. Dzień dobry, Rymelnik, TVN24. Dzień dobry, trenerze. Pytanie do trenera. Tutaj jestem z prawej strony. Tutaj macham. Dzień dobry, trenerze. Pytanie do trenera odnośnie czterech ostatnich spotkań Arki Gdynia w Ekstraklasie. No niestety porażki. Ostatnie zwycięskie spotkanie z Legią Warszawa. Chciałem zapytać przede wszystkim, jak atmosfera w drużynie i jaki ma tutaj trener, można powiedzieć, magiczne zaklęcie, żeby Arka ewentualnie tutaj oczywiście od strony kibiców Arki Gdynia mogła wygrać to spotkanie jutro i obronić Puchar Polski. To jest pierwsze pytanie. Liga ligą. Przede wszystkim mamy cel obronić Ekstraklasę dla Gdyni i ten cel realizujemy. Jeszcze nie dopięliśmy wszystkiego na ostatni guzik, ale jesteśmy w trakcie. Jutro gramy mecz pucharowy i od początku swojej przygody w pucharze mówiliśmy, że jesteśmy drużyną pucharową, bo mecze pucharowe były dramatyczne od tego pierwszego, a jeszcze tutaj przecież wcześniej byliśmy z Lechem rok wcześniej, potem jeszcze Super Puchar, Liga Europy. Wszystkie mecze były naprawdę atrakcyjne, nie zawsze udane, bo w Europie nam się nie udało przejść do następnej fazy. I to jest puchar, i to jest finał. Tu wszystko może się zdarzyć, dlatego te mecze ligowe już są za nami. Nie popisaliśmy się. Oczywiście też wpływ na te mecze miały mecze półfinałowe z Koroną, bo też pewne rzeczy robiliśmy pod to, żeby właśnie znaleźć się dzisiaj przed Państwem i jutro na Narodowym, bo taki mieliśmy też cel wewnętrzny w drużynie. To nie był taki cel jak utrzymanie, który jest najważniejszym celem dla naszego klubu. Ale tak jak sobie mówiliśmy, to jest fajny dodatek i fajne przeżycie. I tak się ułożyło, że gramy z Legią, nie z Górnikiem, bo też była zażarta walka w drugim półfinale i zobaczymy. Jeszcze chciałem zapytać o zawodników. Czy wszyscy są zdrowi? Czy Luka Zarandia zagra jutro w finale? No i przede wszystkim właśnie, czy nie ma żadnych tutaj ubytków kadrowych? Mamy z kilkoma zawodnikami problemy, ale jeszcze dzisiaj będą zabiegi, że tak powiem. I po dzisiejszym treningu, po dzisiejszych zabiegach podejmiemy decyzję, jak to będzie wyglądało. Zawodnicy, jeśli chodzi o 18 meczową, jutro po śniadaniu się dowiedzą, jak wyjdziemy, jak będziemy chcieli też rozegrać dokładnie mecz, bo dzisiaj mamy zajęcia. Wczoraj też mieliśmy jeden z treningów przedostatnim, przed jutrzejszą potyczką i też jeden zawodnik musiał zejść. No, nigdy nie wiesz, co się stanie, dlatego trzeba czekać do końca. No i ostatnie pytanie do Rafała. Rafale, chciałem zapytać o atmosferę w drużynie. Właśnie jaka atmosfera panuje w szatni po tych czterech porażkach? Jak wy się mobilizujecie, nastawiacie na ten jutrzejszy finał? No i żebyś powiedział też parę słów o tym wielkim finale, który rok temu przeżywaliście i wygraliście właśnie z Lechem Poznań. Jaka atmosfera panuje tutaj na Stadionie Narodowym, czyli domu polskiej reprezentacji? Dziękuję.
Wiecie, atmosfera po przegranych meczach nigdy nie jest na najwyższym poziomie. Każdego dopada to, że no chodzi, snuje się, myśli o tych porażkach i myśli nad tym, jak wygrać w kolejnym spotkaniu, tak? Jak to wszystko, tą pastę złą przełamać. Także no zobaczymy, jak będzie teraz. To jest mecz finałowy, jest to jedno spotkanie. Więc w zeszłym roku byliśmy w jeszcze gorszej sytuacji, potrafiliśmy się od tego odciąć i zdobyć Puchar Polski. Także no liczę na to, że teraz będzie tak samo, też zapomnimy o lidze i pokażemy, na co nas stać, pokażemy tą prawdziwą arkę z początku sezonu czy z meczów pucharowych. Słucham? No fantastycznie, no. Doping naszych kibiców wspaniały, niósł nas cały czas do boju. To był jeden z czynników, który pomógł nam odnieść zwycięstwo, także no, liczymy również i w tym roku na pomoc ze strony naszych fanów i mam nadzieję, że będzie gorąca atmosfera. Iza Koprawiak, Przegląd Sportowy. Ja mam pytanie do Rafała Siemaszki. Rafał, ty w ubiegłorocznym finale zdobyłeś bramkę. Być może pewnie była to jedna z najważniejszych bramek w twojej karierze. Czy ty puszczasz sobie tę bramkę przed tym spotkaniem? Jakoś się nakręcasz tamtym golem? Czy może puszczasz albo wszyscy sobie puszczacie mecz marcowy, kiedy pokonaliście Legię w Gdyni 1-0? No tak, kilka razy oglądałem czy powtórki, czy całe spotkanie z meczu z Lechem Poznań. Było tak na przykład na zakończenie roku, tak, takie wspomnienie małe, przeżyć to jeszcze raz i również wczoraj wpadł mi w ręce ten fragment tego naszego spotkania, nasze bramki. Także naprawdę fantastyczne uczucie i chcielibyśmy, aby to się powtórzyło również w jutrzejszym spotkaniu. Mam też pytanie do Adama Marciniaka. Dużo mówiliście o tym, jakie emocje wzbudzało samo wejście na Stadion Narodowy przed rokiem. Robiliście sobie zdjęcia z pucharem. Później często o tym opowiadaliście. Czy dziś, wchodząc na Stadion Narodowy, już czujecie się pewniejsi, już jesteście obeznani tutaj z tym obiektem? To są inne uczucia? W zeszłym roku również czuliśmy się pewni. Tutaj bardziej chodziło o to, że w zeszłym roku byliśmy po raz pierwszy na Stadionie Narodowym, więc kilka tych zdjęć pamiątkowych każdy sobie zrobił. No teraz już jesteśmy drugi raz w tym samym miejscu, więc jakby tych samych miejsc nie będziemy ofotografowywać, ale te emocje są takie same, bo to jest jedno z nielicznych takich spotkań w naszym życiu, takich naprawdę meczów przez duże M i każdy z tego pobytu tu na Narodowym dzisiaj czy też jutro czerpie jak najwięcej, bo znaleźć się to jest tutaj, jest poza tą presją i poczuciem tego, że jest to bardzo ważny mecz, jest to też ogromna przyjemność i nagroda za cały sezon, czy można powiedzieć dla wielu z nas wręcz nagroda za całe życie, więc jest to też wielka przyjemność, te emocje są na pewno bardzo pozytywne. Jeszcze jedno pytanie mam do trenera. Panie trenerze, awansowaliście po raz drugi do finału Puchar Polski, to dla Arki wielka sprawa, jednak pan nadal nie wie, jak będzie wyglądała pana przyszłość, myślę o nowym kontrakcie. Czy ma pan poczucie, że ten jutrzejszy mecz może o tym zadecydować? Nie wiem, co się stanie wieczorem, a co mówić po 30 czerwca i co jutro zagramy. To jest wielka niewiadoma, wszystko będziemy chcieli zrobić, żeby było jak najlepiej. Nie, ja spokojnie do tego podchodzę. Przede wszystkim biorę życie takie, jakie jest. Jutro mamy mecz w finale Pucharu Polski i będziemy chcieli sprawić niespodziankę. A co będzie po tym meczu, to zobaczymy. Trzeba spokojnie dożyć, poczekać i będziemy mądrzejsi. Już pan się doczekał, proszę bardzo. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. Pytanie do trenera. Jak podnosił pan swoją drużynę po porażce z Piastem Gliwice? I pytanie do Adama Marciniaka. W zeszłym roku powiedziałeś w takiej emocjonalnej wypowiedzi, że to dla ciebie szczyt, najwspanialsze zwycięstwo. Jak będziesz podchodził do tego pucharu? Czy będzie jeszcze ważniejsze? Jak podnosiłem? Przede wszystkim mieliśmy analizę i powiedzieliśmy sobie, pokazaliśmy sobie, co zrobiliśmy źle i tak naprawdę mogliśmy tych bramek nie stracić przez jeden element, którego gdzieś zabrakło, a tak na dobrą sprawę tych elementów jeszcze było kilka. No taka jest piłka, to jest gra błędów. Te błędy popełniliśmy, drużyna wie, co zrobiła źle, teraz będziemy musieli
wystrzegać się podobnych błędów, bo gramy z drużyną, która walczy o mistrza, która jest liderem. To teoretycznie jest lepszym przeciwnikiem od na naszego ostatniego, no, ale każdy mecz jest inny. I tak jak tu mówiliśmy, mówimy o tej paście czterech przegranych, no to rok temu byliśmy 8 czy 9 meczów bez zwycięstwa. To w tym było 6 porażek i wygraliśmy z Lechem, który walczył o mistrzostwo. To jest piłka, to jest Puchar Polski, to jest finał Pucharu Polski. I ta porażka nie będzie miała wpływu, myślę, głęboko wierzę w to, na jutrzejsze spotkanie, bo jutro to jest inny rozdział, to jest Legia Warszawa. Też zobaczymy inną arkę, też na innym stadionie i dużo tych nowości jest przed nami. I tak jak powiedziałem, no, będziemy chcieli tutaj pokazać się z bardzo dobrej strony. Dla mnie w zeszłym roku, tak jak i dla wielu moich kolegów, było to pierwsze trofeum zdobyte w karierze, więc no, była to najszczęśliwsza wygrana. Czy ta będzie ważniejsza? No będzie równie ważna, bo wygrać puchar jest na pewno wielką sztuką, a obronić trofeum jest czymś równie wielkim, jeśli nie większym. Więc jeśli przypomnę sobie te emocje, które towarzyszyły mi podczas meczu i bezpośrednio po nim, i to na pewno chciałbym przeżyć coś takiego jeszcze raz i tutaj też raczej bym nie porównywał, czy to, czy tamto byłoby ważniejsze, ale tak jak mówię, no, przyjechaliśmy tu nastawieni na to, żeby zrobić coś wielkiego i mam nadzieję, że tak będzie. Panie Stefanie, proszę. Stefan Szczepek, Rzeczpospolita, dzień dobry. Jak rozumiem, skoro pan Rafał tu siedzi, no to pan gra. To po pierwsze. Chodzi mi o zdrowie, nie o decyzję trenera. Tak, jestem zdrowy, jestem do dyspozycji trenera. A jeśli chodzi o Lukę Zarandię, no to się jutro dowiemy, tak? Tak rozumiem. Tak. No co by nie mówić, no to pytam o dwóch strzelców bramek w ubiegłym roku, więc to jest nie bez znaczenia. Drugie pytanie. Panowie mówicie, że już macie doświadczenie ze Stadionu Narodowego, czyli macie doświadczenia większe niż sędzia, który jutro będzie prowadził ten mecz, bo on nie dość, że tutaj nigdy nie sędziował, też nie sędziował przed taką wielką publicznością. Czy jak panowie, jak pan trener przyjęliście decyzję prezesa o zmianie sędziego? Widocznie jakieś podłoże tej zmiany musiało być. Nie wnikałem, po prostu, tak jak wspomniałem tu wcześniej koleżance, przyjmuję to, co jest. Na pewne rzeczy masz mniejszy wpływ albo w ogóle nie masz wpływu, a na obsadę sędziów, no myślę, że nie ma co tu przed meczem narzekać i typować ulubionych swoich arbitrów. Wiemy też, że pierwszy raz w historii będzie VAR, to zawsze takie jakieś niejasności powinny być rozstrzygnięte i ten pojedynek może być bardziej sprawiedliwy, ale też różnie z tym bywa i no na pewno no, trzeba wierzyć, że sędzia stanie na wysokości zadania, będzie zawody prowadził bardzo dobrze, a koledzy, którzy będą w wozie też będą mu pomagać. Też wiemy przecież, że Gil będzie dowodził całym tym wozem i też dostał nominację na wyjazd na Mistrzostwa Świata. To jest tak samo coś bardzo wielkiego, jeśli chodzi o sędziowanie, jechać na taką imprezę. No i myślę, że wszystko będzie dobrze. I trzecia sprawa to już taka bardziej no, śmieszna, powiedziałbym, ale może w głowach wam to siedzi. W zeszłym roku byliście gośćmi, dzisiaj jesteście gospodarzami, a wiemy, co to znaczy, jeśli chodzi o fatum szatni na Stadionie Narodowym. Macie to w głowach, czy w ogóle nie wiecie, o co chodzi? Wiem doskonale. Nawet dzisiaj w hotelu, jak zajechaliśmy, była gazeta i tam było opisane. Jeszcze były pojedynki Fiorentini z Realem i jeszcze Dnipro też jako gospodarz tu w finale Ligi Europy przegrało. No to ta Arka jest naprawdę drużyną pucharową, musi stanąć na wysokości zadania i musi tu być pierwszą ekipą, która tą szatnię odczaruje. Mamy kilku takich magików w swoim zespole. Jednego nawet zobaczyliśmy, nie wiedziałem, że przyjechał, a zobaczyliśmy go i wszedł do szatni i już rozweselił szatnię samym wejściem. Kilku takich jest nad morzem i dobrze, że takich mamy i będziemy łapać się wszystkiego, żeby było jutro dobrze i wesoło w szatni gospodarzy. O to przede wszystkim chodzi. Proszę bardzo. Dzień dobry, Maciej Białek, Polska Agencja Prasowa. Panie trenerze, do pana pytanie. Trener Legii kilka, no, godzinę temu ponad powiedział w tym miejscu, że
no, ma w sztabie współpracownika, który doskonale pana zna, który był pana piłkarzem. Miał na myśli oczywiście Aleksandra Wukowicza, z którym pan pracował w Koronie Kielce, i mówi, że wie dzięki temu, dzięki niemu, jak pan zespół ustawia, motywuje. Czy myśli pan, że ta wiedza będzie dla Legii jutro bardzo pomocna? Zobaczymy. Wuko swoje przeżył w szatni, razem przeżyliśmy fajne chwile, ale to było dawno, dawno. Ja też jestem innym człowiekiem, innym trenerem. On też poszedł w te ślady i jest szkoleniowcem, jednym ze szkoleniowców Legii. Zobaczymy. Tak samo i ja jego znam, można powiedzieć, tylko nie od strony właśnie trenerskiej. I przede wszystkim zawodnicy będą wykonywać pewne rzeczy na boisku i tutaj trzeba być czujnym, bo mówiliśmy o tych ostatnich naszych porażkach, to tu czasami brak koncentracji, brak zdecydowania spowodował, że bramki traciliśmy i potem już było jeszcze gorzej, bo się odkrywaliśmy, graliśmy wabank, bo tak to wyglądało. Nie broniliśmy się, nie czekaliśmy na dalsze minuty, co nam przyniosą. Teraz jest mecz pucharowy i trzeba go zagrać o wiele, wiele mądrzej. I tak jak wspomniałem, no tutaj inaczej się takie mecze rozgrywa. My ostatnio zagraliśmy właśnie mecz pucharowy z Koroną, gdzie zagraliśmy na zero z tyłu i ta jedna bramka wywalczona w końcówce. Wiedzieliśmy, że da nam przepustkę na Stadion Narodowy i tak też się stało. Też ciężko cokolwiek powiedzieć przed zawodami, jak nie znamy składu nawet drużyny przeciwnej, bo to też pewne rzeczy może determinować. I pewne rzeczy też zmieniamy sobie przed samym spotkaniem, jak wiemy, jak jest drużyna ustawiona, jakie personalia dokładnie, na jakich pozycjach zawodnicy grają. Jesteśmy przygotowani, bo przecież niedawno z Legią graliśmy, co prawda u siebie, co prawda też pewnie Legia wyjdzie w innym ustawieniu, bo tam nie widzieliśmy kilku zawodników w Gdyni. Trzeba czekać. Proszę bardzo. Dzień dobry, Mateusz Gięza, Radio Zapinamy Pasy. Pytanie do trenera Leszka Jerzyńskiego. Czy trener wie, jakie są nagrody finansowe za zwycięstwo, a ile za przegrane, jeśli chodzi o przegranego w finale? Dokładnie nie wiem. Wiem, że około miliona dla zwycięzcy, a dla przegranej drużyny nie wiem. I teraz dlatego też moje pytanie. Co bardziej napędza? To, że jest taka kasa do podziału? To, że można pokonać Legię, nomen omen, mówiliśmy tutaj o gościach, gospodarzach, ale Legia jest z Warszawy, co oczywiste, to raczej oni są tutaj w roli gospodarza, czy jednak to, żeby zmazać tutaj te plamy po tych ostatnich, no, przeciętnych, bardzo przeciętnych wynikach? To zacznę od końca. Zmazać plamy to się nie do końca zgodzę z tym, bo żadnej plamy tam nie jest plama rozlana. My mamy cel utrzymać się w lidze i ten cel realizujemy. Jeśli chodzi o motywację, no to znam swoich zawodników, wiem, że Adam Marciniak to jest materialista i dla niego ta banieczka jest najważniejsza i mają przed oczami, ale o to mnie chodzi, jak to mówi. Dla mnie pieniądze w ogóle nie są ważne, trofea nie są ważne, tylko to, co zostaje w umyśle, to, co zostaje w sercu i po to się gra, żeby sprawiać takie niespodzianki, żeby do takich rzeczy gdzieś potem sobie na stare lata wspominać i mieć satysfakcję, bo po to grasz, żeby wygrywać. I przede wszystkim mówimy o ligowych meczach, a tak naprawdę w piłkę się gra po to, żeby zdobywać trofea. Nie po to, żeby wygrać 5 pod rząd czy 3, bo o tym nikt nie pamięta tak naprawdę, tylko żeby wygrywać trofea. My w ostatnim roku zdobyliśmy puchar, super puchar i teraz stoimy przed następną szansą, żeby zdobyć puchar. To znaczy, że no, jesteśmy ambitnymi ludźmi, bo nie jedna drużyna do tego nie doszła. My stoimy przed taką szansą, żeby to gdzieś zgarnąć, a pieniądze to jest mi dodatek. Ja też już chyba z pana kolegą z Radia Z rozmawiałem. Ja podobnie jak w tamtym meczu, medal swój oddaję na cele charytatywne, bo tak jak wspomniałem, dla mnie najważniejsze są inne rzeczy. To, co właśnie zostaje w sercu. Jeszcze wrócę z jednym pytaniem odnośnie tutaj kibiców, bo tak jak było wspomniane, Legia Warszawa pochodzi z Warszawy, chociaż wystąpi w roli gości, ale jednak na stadionie zasiądzie około 30 tysięcy kibiców, którzy będą dopingować Legię Warszawa. No i przede wszystkim jak trener, a także zawodnicy, tutaj do Adama i do Rafała pytanie, jak wy będziecie reagować na taki doping? No bo jednak rok temu te bilety były, jakby powiedzieć, podzielone. Arka miała swoje, Lech miał swoje, a pozostali byli tak zwani neutralni. Tutaj wiadomo, że jednak ci kibice, którzy nie zmieścili się na oba sektory, czy to Arki czy Legii Warszawa, zasiądą, no i jednak w większości będą kibicować Legii. Także ponad 30 tysięcy gardeł to będzie, podejrzewam, robiło spore wrażenie, więc jak tutaj drużyna będzie sobie z tym radzić? Dziękuję. Na pewno będzie problem z komunikacją na boisku, tak? Będziemy musieli sobie jakoś podpowiadać w wolnej chwili, gdzieś w jakiejś przerwie w grze.
A to, że będzie więcej kibiców Legii, no to wiadomo, bo jesteśmy w Warszawie, tak, ale nie zawsze większość ma znaczenie, tak? My będziemy mieli mniejszą ilość kibiców, ale na pewno zedrą gardła swoje do ostatniego tchu, będą nam kibicować, także no, myślę, że to nam pomoże. Ja też uważam, że... Dokładnie. Dlatego myślę, że my też na boisku nie będziemy się wsłuchiwać w przyśpiewki i tak dalej, tylko się każdy skupi na tym, co ma realizować na boisku, a jednak świadomość, że kilkanaście tysięcy naszych sympatyków jest, będzie dawała dużo i nie będziemy myśleć o tym, ile jest kibiców z Warszawy i co śpiewają, tylko będziemy się skupiali na tym, że gramy dla siebie, dla swoich rodzin i dla kibiców z Gdyni. Krzysztof, dodasz coś? Połączam się do tego, co mówił Adam. Czy są jeszcze pytania? Nie, dziękuję Państwu i zapraszam jutro, mam nadzieję, po zwycięskim meczu na konferencji. Dziękujemy.